kadet pana wypuścił, bo nie wiedział. Tam jeszcze raz pokażę, prowadzi krzaka. Łapy, łapy. Nie byko. Kurwy, śledzą mnie już. Patrz co ja z nim zrobię. Kurwy jebane. Nie dam się żywcem. O kurwa. O kurwa. Rozjebany jestem, daleko nie ucieknę. Ale zrobię ich tak, fuja. Ty! A jak z tym napadem na jubilera się skończyło? Złapaliście czy uciekli? Uciekli. A czemu pytasz? Bo to ja ich sprzedałem. Jestem. Co się stało? Tak było. To dobra, to jak ty sprzedałeś, to może znasz nazwisko. Hmm? Kto tam brał udział? Rozwiska może znaczyć. No, jak z pogłosie tak średnio. Nie miałem do czynienia. To nie jest człowiek, z którym bym sobie nie poradził. A jak się skończyło? Dobrze. Właśnie tak mi się coś wydawało, że to jest spadło. Chwila. Co jest? To, co to? Halo, proszę pana, ja... Ła! Ty... Co ty kurwa robisz? O fu. Tomasz, nic ci nie jest! Strunki, strunki. Tomasz, ty pierdolisz. Co ty LSP i EMS potrzebuje waszego wsparcia. Patrzyłem na was przez lornetkę znam. Tomi, żyjesz? Bez pytań jestem. O kurwa. Ja już nie będę nic rozmawiał, pogróżki dostałem. Jakie pogróżki? No to słucham, gra. Nie będę gadał już. Nie, bo anonimowy dostałem. No normalnie. To tym bardziej anonimowy. Zban mi ktoś napisał, nie będę z wami już rozmawiał, bo problemy same z tego są. Czemu? Dostałem SMS z ban, wiesz co to oznacza? Że jesteś z banem? Czy o co chodzi? Że mnie zabiją. Mówię, no chodź, chodź, no normalnie, no. Co? Ej ty! Co to kurwa? Dostałem od anonimowego SMS taki. Czytam, teraz się zaczyna. Zaraz jak powiem hop, to będę czytał. Hop. O ty kurwa cheaterze. Co tam? No mówił, że jak leci. Rosinante chciałeś rozjebać? Jak ja przyjechał dopiero. Chwilę temu. Co tam działasz? No ja z prokuratorem gadam. Słuchaj, zakolegowałem się. Zamknąć cię chcą? Nie, 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 właśnie nie. Udaję takiego raka, większego niż jestem, wiesz o co chodzi? I nic nie... się da? No nie wiem. To zadzwoń jak skończysz tam, czy zajęty jesteś? Ja bym tak human mogalną. No dobra. Ty, prokurator. Hotu na szept. Słucham. Słuchaj, ja ciebie też. Jakbyś miał kody dostępu, to mógłbym, kurwa, ogarnąć tak, że wystawkę zrobić, kurwa, chłopaków. Nie mogę ci szczegółów zdradzić, bo sprzedam zanim będzie sytuacja. Nie jest szczegół, tylko mniej więcej na co ty chcesz... No krótko ci powiem teraz, słuchaj. Będziesz zadowolony i jest tak, że dostałem ofertę roboty. Jak będę mieć kody, to będzie robota i będzie wystawka.
Na takiej zasadzie chcesz zagrać, tak? O, tak. Chłopa mam w tykę, wiesz? Z byłego ekipy chłopa mam tam. Gadałem z nim właśnie przed chwilą przez telefon. Tyk, mówisz, masz, tak? Tylko właśnie o to chodzi, że... Znaczy on nie wie o nic, ja mu nie będę mówił nic o tym. Nie, no tak, no. No ale kogo ty chcesz wystawić w tym momencie? Będziesz zadowolony w chuj. Ty, bo to mechanik dzwonił do mnie chyba. Pan do mnie dzwonił? Chyba tak. Pan mechanik do mnie dzwonił? No i... Nie, nie, dzwoniłem do pana. A, to nie pan dzwonił. A zadzwoniłby pan czasami, bo ja samotny. A, nie mam pana numeru telefonu. To ja później podam. Podam zaraz. To pana jest samochód? Mój. Bugatti Veyron. No to... Mam ochotę to zrobić, tak ci powiem szczerze, mało krótko się znam, ale mam ochotę to zrobić. Co to za grzmoty? Uuu. Nie wiem, biorące siarczyste, które próbować się trzeba. Zajebiste, spójrz na te pioruny. Załatwić się jakieś auto, wiecie, po 200 chcę. Aezakami, Hesoyam. Leave me alone. Skurwa bomba! Dawaj moje pięć koła, skurwy bąku. A nie chcę coś wyciągnąć. Jest, gra? No w końcu pan go naprawiał. To ogarnij. Ale pan szybki jest mechanik, lepszy od Janusza. Będę polecał na mieście. Jaka pana jest zgodność? Dzięki. Kardlo zgalanty. Jak? Wpierdol zgon? Kardlo zgalanty. Kevlo gante? Carlos. Carlos. Carlos Dante. A, o, dokładnie. Dobra. Galanty. Będę galanty polecał. Dziękuję panu. Dobra. Do usłyszenia. Proszę bardzo. Zobaczmy. O kurwa. Do widzenia. Mokra nawierzchnia jest, nie wyczułem auta jeszcze. Co ty mi tu chcesz, kurwa, ty. Teraz kręcić? Dorian! Amazony. No mów co. Kurwa, no. Zima cię nie zaskoczyła? Bo widzę, że opony. Dalej zimowe. Zimowe. Dzień dobry wszystkim, to jest napad, wszyscy... Co? A to by nie jest za ciepło w tym sweterku? Deszcz pada, ulewa była, zimno było. Zima cię nie zaskoczyła, kurwa? No trochę zaskoczyła, znaczy początek zimy jest, ale w sumie połowa, no w sumie się skończyła już zima. Ty. Idę. Potrzebuję info. Kurwa, jeden ten. Ale to będzie kurwa w pizda, ale... będzie pewno ogień. Ale Wielczu, Wielczu nie grzeje, no. A ty masz. Czekajcie, bo mi... sobie? No jak? Ty, to jaki dosacz w ogóle. Że forsa mam dla niego, a on mówi... Nie wiem co mówi, no. Nie rozumiem to. Ja mogę przetłumaczyć. Jesteś go tylko zdenerwował, no. Ja mogę przetłumaczyć. Jak to poddawaniem się? Pani oficer... Zna pani skrót ZPL? Nie. Ziomale ponad lale! A, okej. Okay. Nie, proszę pani, nie poddam się tak łatwo, to nie może tak być. Ile pani tego? Tutaj? Koda, moja kitka zostanie niewytargana. Masz do niego zadzwonić. A! Jak to? No. Halo, Dimitri, co ty gadasz? Spokojnie. Poczekaj. Halo? Miał przykrywy zakładnikowie, jeżeli mu się coś stanie... Spokojnie, muszę skontaktować się z naszym przyjacielem. Dimitri, nie denerwuj się. To wiesz, o zdrowie na razie. Przygotować się. Dobra, ja nie będę z tobą tak rozmawiał, na razie. Dobra, nie będę z tobą. Dobra. Co? 3-0-5 na 3. Trzeba go zastrzelić.